Siema, z tej strony Hogaty, a to jest drugi już odcinek serii Zagrajmy w Battlefield 4 Multiplayer. Jak na razie jestem sam, tak, bo nikt ze znajomych jeszcze nie ma BFA 4, oprócz mnie, więc no, gramy sobie. Dobra, mamy tutaj stronę rosyjską oraz amerykańską, jesteśmy po stronie rosyjskiej, mam 4,5 level, tak, poziom 4,5. Kogo by sobie wziąć? Technika, jeszcze raz technika, chyba. Tutaj trzeba broń krótką ogólnie grać, chociaż szturmowiec też by nie był złą postacią, myślę. Dobra, jak widzicie, sobie pozmieniałem już tutaj skin, na przykład broni mam, maskowanie jakieś plus inne pierdoły. Dobra, mapa fabryka 311, tryb dominacja, 600 kuponów, rosyjski serwer zresztą. O fuck, tego nie lubię. Tu się strasznie późno pojawia dopiero informacja o tym, czy to jest wroga jednostka, czy nasza. Tu ktoś był chyba. Boże, wiem, że jak będę biegał sprintem, to zaraz dostanę od kogoś. Słyszę gdzieś strzały obok siebie. Dobra, mam... O fuck, ktoś do mnie strzelał. Dobra, aha, my tu mamy cele, bo ja tu ostatnio grałem deathmatch. Więc... Oj, na górze kampią. Idzie strzały z góry. Dobra. Trzeba wejść do środka. Okej, tam ktoś był na górze, tak. No, załóżmy przynajmniej. Poniszczę szyby. Blokada w dominacji jest, 100 punktów dostaliśmy. Laser? Ktoś tu biega. Słyszałem przeciwnika. Albo naszego. Dobra, nie wiem skąd oni tu mogą wybiec na dominacji, nie mam bladego pojęcia. O fuck. Nawet nie wiem skąd. To jest najgorsze, ze snajperki. Prawdopodobnie z góry, tak mi się wydaje trochę. Że mogłem dostać z góry. Nie wiem, czy szturmowca chce tak naprawdę technik, może byłby ciekawszy. Palnik, chociaż palnik mi się tu nie przyda. Koleś zginął, widzę, od nas. Może jednak wziąłbym tego snajpera, bo widzę, że tutaj ludzie się bawią właśnie w kampienie. Co ty mnie zerwał? Nice. Jeszcze ktoś? Po co mi snajper? Mogę się pobawić technikiem. Okej, okay. 1-1. Jest tam ktoś? Nie. Ale czuję, że tam ktoś jest. Dobra. Granat zaporowy normalnie. Okej, okay. Gin! Nice, dostał heada. Bułeczkę. Dobra, idziemy tędy dalej. Jup, jup. Okej. Ktoś nam pewnie zaraz wybiegnie. Na ślepo bym strzelił, ale boję się swojego strzelić. To nie jest tryb hardcore, z tego co widziałem, to na razie były całe 4 serwery z trybem hardcore. Więc wszystkie oczywiście na fulla zajęte. Więc strasznie trudno było się na to zająć, więc to jest pewnie zwykły tryb, tak? Tak mi się wydaje na razie. To jest przeciwnik, o! Dobra. Naprawdę, nie mogę się przyzwyczaić teraz do strzelania, bo często jest tak, że jak ja już zaczynam do typa strzelać, okazuje się, że to jest nasz. Więc, a ja nie chcę po swoich bić później, tak? Dobra, teraz jestem tak odsłonięty, że bardziej się chyba nie da. Aż sobie wejdę tutaj pod to. O! O! Tylko nawet nie wiedziałem, że można tu pod tym przejść. Okej, okay, dobra, już wiem. Przejęliśmy, jest dobrze. 3-1, na razie ładne staty, tylko że w tej chwili nie zginąłem. A czuję, że śmierć jest blisko. Śmierć nadchodzi. Boże, skradają się. Można się wychylać? Nie, chyba. O fuck, ktoś tu tłucze.
Jeni! Będziesz naszego bił. I tak dostałem premię Mściciela, więc nawet dla mnie lepiej. Tutaj gdzieś jest typek, na bank. Za dużo ostrzelania w tamtą stronę idzie. Gin. O fuck! Przybiegł z lewej. Aha, to jest mój! Dobrze wiedzieć, dzięki. Dzięki, ziomek. Bardzo dziękuję. Thanks. Fucking idiot. Ale to jest właśnie to, no ludzie tu nie rozpoznają się do końca z drużynami. Tak ja, no stoję za typem i ja się zastanawiam, czy on jest ode mnie, czy od nich, bo się nie zmienia nic. Chyba naszych nie ma w środku. Jak był, to ma pecha. Podam do środka, oh fuck. A czego to... Zginąłem od szturmowca, ale chyba granatem, a nie z AEK. Nieźle, powiem wam, nieźle. Na razie mogłoby być lepiej, oczywiście, ale ja mam dopiero 4,5 level, więc za wiele bym się nie spodziewał po moim poziomie gry. Szczególnie, że gram w teraz na jakiś czas w tej chwili, chociaż ostatnio więcej tak. Wiadomo. Plecki. Tutaj ziomek. O fuck. Granatiren machen. Drużynowe odrodzenie na mnie, no spoko. O shit, nie no znowu. Dobra, drugi raz padłem już od ognia przyjacielskiego, więc to jest trochę lipa. W ogóle tak by the way ludzie, no ostatnio powróciłem sobie do takich gierek typu Wars i DayZ, w sumie bardziej DayZ. No i nie wiem, może coś nagram w niedalekiej przyszłości z tego. Gin! Zabiłem go! Mam nadzieję. Mam nadzieję, że go zabiłem. Widzicie, przecież tutaj leży. Koleś leży. Miejmy nadzieję, że go zabiłem, bo biegł drugi, który mnie chyba zadźgał. Ale tego jednego z kosy zadźgałem. W takim razie w ogóle ten ogier, tak. Tak bardzo ogarniać tą grę. Nie no, musiałem go zabić. Niemożliwe, że go nie zabiło. Przecież zginął, tak? Chyba, że zginął, a mi fraga nie zaliczyło. To też jest prawdopodobne. Też jest możliwe w sumie. Można wejść na górę? Oczywiście, że można. Ale zanim ja wejdę, to ja umrę pewnie. Znając realia BF, a jeżeli się nie ma jakiegoś wejścia, nie wiadomo, z dupy cheaterskiego, to się tu ginie. On nie żyje, dobra. Musiałem się upewnić, że nie żyje. Wchodzimy wyżej. Z drugiej strony. Dobra, może mi się uda, pierwszy raz tam wejdę. Prawdę mówiąc. No wchodź! Kurde, nie mogę od tej strony. Co jest? O fuck, nie wiem, nie, kurde, zryłem. I to całkowicie, bo chciałem sobie wejść na górę, a no, za długo w jednym miejscu przystałem. Dobra, wezmę sobie może zwiadowcę, tak, żeby urozmaicić tą rozgrywkę. Szczególnie urozmaicić moim lamieniem, jak mam tylko jeden strzał i przeładunek, tak, przeładunek trzeba zmienić po prostu nabój, tak. Jeden strzał i znowu. Ja mam coś z tym zrobić? Chyba tak. Coś zrobiłem! Ale za nic w świecie nie wiem co, użycie znowu. Takie, coś robię. Nie wiem co. No już mam głupie staty, bo kilka razy padłem od swojego. Tutaj kilka razy. O fuck. Gin! Czujnik ruchu odblokowałem. Tak bardzo dobry snajper. Musi zabijać z pistoletu. Granat ostrzegawczy. To jest fajne, że zwiadowca ma teraz C4. To lubię, zwiadowcą można przynajmniej. Można teraz, chyba jest tak skonstruowane, żeby każdą klasą można było mieć szansę po prostu z czołgiem, czy z pojazdem opancerzonym, tak? To było fajne, bo biegnę snajperem.
Yeah, motherfucker. Ktoś tu strzela, tak definitywnie. Widzę jakieś apteczki nad ludzikami, czyli wszyscy potrzebują życia, którego im nie mogę zapewnić, niestety. To jest fajne, tylko to jest fajne na większe mapy, a nie na takie małe, zamknięte. W ogóle nie powinienem tu grać z snajperem, a jak gram już, to powinienem coś bardziej nim ogarniać. Tak mi się wydaje. No i tak jest zapewne. Dawaj, koleś, wybiegnij, może cię przynajmniej zgarnę. Może mi się uda. O fuck, nie, tak bardzo zryć. Ups. Tak bardzo zryć. Nie, to będzie później komentarz. No, Hoga, ty nie umiesz grać z snajperem. W ogóle nie umiesz grać w tę grę. Weź, wyjdź. Tak. Tak bardzo. Nie no, tutaj snajperem nie ma opcji. Nie, nie. Ja większy dystans preferuję snajperem, a nie walkę w zwarciu. Masz, jeżeli tam jeszcze jesteś. Ziomuś. Był! Ale nie zginął od mojego granata. Ile tych granatów? Boże. Ludzie, jeden starczy. Ktoś do mnie strzelał? Snajper? Drogi snajper, gdzie? Tam? Znowu. Nie wiem gdzie. Fuck! To głupie ostrzeżenie. Czemu tu musi być to ostrzeżenie? Ja tak przechodzę. Myślałem, co się dzieje? No, dobre odrodzenie. GG. Zabił mnie ten sam snajper. Nawet nie zdążyłem, chyba kliknąłem tylko prawy i... I zginąłem. Good. Powinienem grać jak na początku, w sensie powoli. I strzelać do ludzi. A nie, łażę i ginę zanim w ogóle sobie strzelę. No fuck. Nie tak miałem rzucić. Nice! Giniecie! Zabiłem trzech. Dostałem w plecy, ale zabiłem trzech. Jakich dwóch? Zabiłem najpierw jednego ziomka z wybuchu. A chyba, że on nie wstał, ale nie, no ruszał się przecież. Fuck! Naprawdę, na respa. Zrespiłem się i zginąłem. Dobre granaty, cheaterskie. Nie no, dobra, wiecie, że ja się śmieję tylko z tych. Jak mówię cheaterskie czy coś, to ja sobie tak śmieję. Tak, gdyby ktoś później mi nie mówił, że Hogaty, ale ty mówisz, że mam cheat, a tu nie ma cheatów. Ale oni nie używali cheatów, po prostu rzucił granata, miał szczęście. Dobra. Okej. Jak coś, specyfikacja mojego komputera, bo też się ostatnio dużo ludzi pytało. Specyfikacja mojego komputera jest podana na kanale, w dziale informacje. Dobra, miejmy nadzieję, że ktoś tam sprzątnę albo cokolwiek zrobię. Nie powinienem biegać tak szybko, to jest bankowo. To wiem, ale to robię niestety. Ja słyszałem przeciwnika. Ja słyszałem tutaj przeciwnika. O, można tak po cichaczu przejść. Przeciwnik. A! Fuck. Fucking terrorist. Kabum. Gin. Nice. Lubię to. Dwóch. Nice. No i złam, dobra, ja będę chodził z tym smawem, tak? To jest smaw, czy coś podobnego? Nie, to jest MBT Lau. Lau chyba. No, będę z tym chodził, ja już przecież 6 czy 4 z tego zabiłem. Z czego... przed chwilą. To był mój! Już miałem strzelać. Ale zobaczyłem się na mapkę szybko. To jest przeciwnik! No właśnie. Dobrze teraz pomyślałem. O, tam są. Randomowy strzał, dobra, on nie miał nikogo zabić. Za późno. To miał zabić.
Teoretycznie mogłem nie trafić. Teoretycznie znowu mogłem nie trafić. Teoretycznie koleś już umrzył. Dobra. Ostatni nabój. Czym ja będę zabijał, jak mi się skończą naboje w lawie? Strzelę. Oooo, szarża! Church! Fuck them! Woohoo! Przejęcie bazy. Nice one. Ktoś tu... Fucking terrorist strzela. Oh shit! Z lewej strony. Gin! A! To był drugi. Myślałem, że to mój. 11-11, nie jest źle. Pewnie zaraz będzie 11-12. Nie, 11-11, dalej jest dobrze. Gram na równe statystyki, jak widzicie. PDW. To jest PDW? Serio? Ja myślałem, że to jest... Naprawdę? Ja cały czas strzelam z tego typu broni? No, ja nic nie widzę. Jesteśmy na plecach. Bo coś w tym guście. Ja chcę mu strzelać. Uhuhu! Zniszczyłem bramę wyjściową. Cieszę się niezmiernie z tego faktu, iż zniszczyłem bramę wejściową. O ty frejrze. Gin! O shit. Tak bardzo seria gdzieś poszła po tym. Kurde, ten pierwszy low, ten pierwszy strzał z rakietnicy powinien paść i tyle. Z tego co widziałem, mogę tym namierzać cele nie naziemne chyba, chociaż naziemne też strzela, dobrze. Ale cele powietrzne, tak? Tak, już próbowałem na poligonie. Granat! Lecimy YOLO! JOLO! Dobra, jesteśmy. Nikt mnie nie widzi. Mnie tu nie ma. O, jeszcze coś nasi są. Dobra, taki cicho ciemny. Mnie tu nie było. Ja sobie tylko przebiegałem. Byłem poglądać czołgi. Bardzo, bardzo podziwiałem je normalnie. Ogólnie zapraszam na mojego Twitcha, na którym ostatnio zacząłem streamować jakieś gierki single playerowe lub nawet BF-a na singlu lub na poligonie. Nawet FIFA futa, tak? Tylko ponoć na multi właśnie cięło coś. W ogóle jeżeli ktoś z was ogarnia OBS-a i streamowanie na Twitchu nim, przy 2 mega uploadu jak ustawić te, jak zrobić ustawienia, żeby po prostu może jakość być jeszcze niska, tak 480p, aczkolwiek no żeby jakoś dało się oglądać, żeby to nie przerywało obrazu czy coś w tym guście. Kurde, nie chciałem tu strzelić, ale no jak już zrobiłem dziurę, to można przebiec, tak? O fuck, nie! X-Joran X mnie zabił, jak to możliwe? Kurde. Jak on mógł to zrobić w ogóle? Nie wierzę w tego kogoś. Jak on mógł mnie zabić? No mnie! Tam ktoś biegł, właśnie widziałem. Jakbym miał mojego CKM-a, to mógł się postarać go zabić. O, sorry, nie chciałem tam strzelać. Naprawdę, bardzo mi przykro. No i co, jak to będzie dłużej lecieć niż więcej zysków z tego? Dobra. Zniszczyłem coś. Naprawdę nie chciałem tego niszczyć. Aczkolwiek no zmusili mnie. Czy to ktoś jest? Czy naprawdę wam trzeba wszystkie ściany tu zniszczyć? Naprawdę? No nie dajecie mi wyboru, bo ja tam widzę przeciwników cały czas. O! Magiczny pocisk przeleciał przez magiczną ścianę. Ciekawe jak... Trafiłem w pień! Okej. Okay. Pień okej. Okay. Dobra. Gień! Powinno być premia za trafienie w twarz. Dobra, teraz można tam wbijać.
tam ktoś biegał. Jakiś frajer. No i na dole też biegał, ale ten na górze mnie bardziej niepokoił. Dlatego mógłbym... Kurde, nie mam już amunicji do lawa. Chciałem walnąć tam z lawa. Tak, mamy bronić, Dawać, dawać. Do mnie, Potrzebny medyk. Doktor. W ogóle mnie tu widać chyba. Mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, że mnie tam jednak widać. Bieg przeciwnik, widziałem go. Tu może mnie nie widać. Będę kamperem. Patrzcie, jakie statystyki. 12-14, normalnie mega ekstra. Gin. Proszę bardzo, super kampa. Już jeden frag. Zaraz mnie tu zabiją. Coś tak czuję. O, tam widziałem fraga potencjalnego. Teraz przebieg tam. On tam dalej jest chyba, wiecie? Ludzie. Tak wam powiem, że... Kurde, nie mogę przebiec. Gin! Jest! Mam! Dobrze, z noża. W ogóle ta seria z pistoletu obok kolesia poszła, ale z noża był frag. Koleś też nie ogarnął, co się dzieje. Tak kiedy słyszałem, dostałem! Okej, człowieku, zamknij się, dostałeś, okej, nie musisz wszystkim tego komunikować, szczególnie swoim wrogom. Jeszcze w ich ojczystym języku. A, wyrównałem staty na razie, 15-15, jest dobrze. I dostałem jakiś celownik. Gin! Nice, oni sami tu wychodzą. Naprawdę, ja się chciałem ruszyć, no ale jak oni mi wychodzą... Okej, okay. To może teraz punkt B, jak zneutralizowaliście punkt Charlie. Czekaj, gdzie ten pocisk poleciał? On sobie poleciał, bo on żył własnym życiem. Tak? Tak mi się coś wydaje. To jest za mną! Nie ogarniam, gdzie jest za mną w tej chwili. A chyba tu. O, shit! Zauważyłem go, jak przeolewałem. Okej. Trzeba się wziąć za siebie. 16-15. Mam jednego fraga do przodu? Nie, 16-16, kurde. Okej, równiuteńko idziemy. Łeb w łeb, fragi ze śmierciami. Macie na ryj. A, kolejny łapcie. Przyda się wam. Zniszczyłem jakąś wam ścianę. Jak mi przykro. Jak to możliwe? Nie, to na pewno nie ja. Kolejna ściana poszła. Dobra, troszeczkę przetrzebiłem tam szeregi w tej chwili. O shit, nie, to do naszej rzuciłem granata. Tam był przeciwnik. Nine. To się nie godzi. Tego nie było w statucie szkoły czy coś. Szajse. Jeszcze żyję, byle z prawej strony dostać. No widzę, jak oni tam biegają, ale z tej odległości, no co im zrobię. Dobra, zabiłem. Jest, jestem na plusie, mogę, teraz mogę umrzeć w spokoju. Idealnie. No i dobra, tym snajperskim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek gry w Battlefield 4 na multiplayer. No i dobra, jeżeli odcinek się spodobał, komentujcie, oceniajcie. Dzięki za oglądanie i na razie.